stwierdziłam, spróbuję, zobaczymy. Jest taka duża rzecz. Na kanale oni mnie widzą, moje gesty, które są wszędzie, moją mimikę, a w książce przecież tego nie będzie. Twój kanał internetowy, YouTube'owy, mówiąc inaczej, powstał w 2013 roku. Kawał czasu. Spodziewałaś się, że tak się rozwiniesz? Nie, nie, absolutnie. Ja się niczego nie spodziewałam, przyznam szczerze. I to już było tak dawno, że nie do końca wiem, o czym ja myślałam, kiedy zakładałam ten kanał, ale na pewno nie o tym, co się potem wydarzyło. Ale powiedz mi, książka wychodzi, lada moment będzie dostępna. I tak gdzieś jako polonistka myślałaś sobie, że może taka książka jakaś, może taka, może inna? Nie, właśnie nie. Kiedy dowiedziałam się, że inni youtuberzy piszą książki, to pomyślałam, Jezu, taka duża rzecz. Jak oni muszą być odważni, żeby się na coś takiego zdecydować. A potem wydawnictwo Znak odezwało się do mnie. I wydawca, Oskar, którego pozdrawiam, był tak przekonujący, że stwierdziłam, spróbuję, zobaczymy. I co w tej książce można znaleźć? Można znaleźć na pewno porady dotyczące poprawnej polszczyzny, czyli jakie są poprawne formy i jak je szybko zapamiętać. Bardzo dużo moich widzów pyta mnie, w jaki sposób, co zrobiłam, że mam tak dobrą dykcję. O, tak, tego typu pytania bardzo często mi zadają. Więc napisałam kilka porad dotyczących tego, jak poprawić swoją mowę i mam nadzieję, że widzowie będą zadowoleni, a właściwie już teraz czytelnicy. I jest też część trochę bardziej filozoficzna. Mam nadzieję z kolei, że tutaj nie znudzę za bardzo czytelników, ale czułam wewnętrzną potrzebę, żeby o tym napisać. Ta książka będzie nieco humorystyczna jak twój kanał? Oczywiście, że tak. Kiedy poinformowałam widzów, że piszę książkę, to niektórzy wyrażali obawy, że to nie będzie to samo. Że na kanale oni mnie widzą, moje gesty, które są wszędzie, moją mimikę, a w książce przecież tego nie będzie. Więc ja robiłam wszystko, żeby słowem pisanym przemycić trochę mnie. Co mam nadzieję spowoduje, że nawet jeśli ludzie będą czytać tę książkę, to oni będą słyszeć w głowie mój głos i widzieć, jaką mam minę, kiedy to mówię. A czy twoja praca gdzieś tam w tle, przygotowując się do programów, tworząc taką postać, myślałaś o tym, żeby zerwać ze stereotypem takiej niezbyt ładnej polonistki? Kiedy jeszcze studiowałam, to zorganizowałam wraz z koleżanką taką wystawę, Nie książka szpeci kobietę, i w ten sposób próbowałam zerwać z tym stereotypem. A kiedy zakładałam kanał, to nie myślałam o tym. Może nie tyle chciałam walczyć ze stereotypem mało atrakcyjnej polonistki, co nudnej, takiej szarej myszki. Tylko chciałam pokazać, że absolwenci polonistyki, studenci polonistyki to barwne osobowości i bardzo ciekawe osoby. Ty już studentką nie jesteś, to znaczy rozwijasz się dalej w kierunku naukowym. No, w cudzysłowie. Ale jak patrzy na twoje działania kadra naukowa, czyli takie nobliwe głowy, profesorowie, gdzie tam kobiet wiele nie ma, a na pewno nie są tak przebojowe i nie są osobami publicznymi na taką skalę, jak teraz już ty się stałaś. I jak oni wszyscy spoglądają na twoje działania? Przyznam, że nie do końca wiem. Trochę bałam się pójść na wydział i spotkać się z różnymi profesorami, zaprezentować im swoje filmy i zapytać, jak to oceniają. Bałam się i boję się do tej pory. Jeszcze tego nie zrobiłam, chociaż może byłoby to dobre posunięcie. Natomiast wiem, że oglądają mnie studenci polonistyki i oni też opowiadają swoim profesorom prowadzącym zajęcia o moim kanale, więc wiem, że kadra naukowa wie o moim istnieniu, ale co myśli dokładnie, nie mam pojęcia. Skoro oglądają cię studenci, także czytelnicy przyszli, co możesz jeszcze polecić z lektur? Co ty lubisz czytać? Wow! Wychodzę z założenia, że książek nie należy polecać. Dlatego, że każdy ma swój gust, każdy musi dokonać własnego wyboru. I ja nigdy nie byłam za tym, żeby tworzyć rankingi kilku książek, które należy przeczytać. Bo żadnej książki nie należy przeczytać. Niech każdy sam wybiera metodą prób i błędów, co mu się podoba, a co nie. Dlatego ja też nie lubię opowiadać o tym, co lubię czytać, dlaczego to lubię czytać. Niech każdy sobie wyrabia własne zdanie.
Okej, no to ja Cię nie pytam, co polecasz, ale co czytasz? Ostatnio biografię. Przeczytałam biografię Anny Jantar i teraz jestem na etapie biografii Pani Dymnej, ponieważ ja lubię bohatera z krwi i kości. Chociaż fikcyjnych też jak najbardziej. I trochę czekam, przeczytałam Dziewczynę z pociągu i podobała mi się ta książka, więc czekam na podobne tego typu książki, które za chwilę będą wydawane.